Cześć wszystkim, jestem Ania. Dzień dobry, Marcin. Część z Was pewnie nas zna, zresztą widujecie nas codziennie w oliwiarni, także myślę, że... A nie częściej, bo ja jestem ten, który jest tam schowany na samym końcu, za daję szybą. Słowo, że jest codziennie. Tak, codziennie. Nawet częściej niż ja. No dobrze, próbowaliśmy nagrać live, ale chyba nie poszło coś nam, nie wiem, coś przerwał nam internet, więc nie wiemy, czy to poszło, czy nie, dlatego nagrywamy filmik, który po prostu opublikujemy. Więc tak, co się działo? Co się działo, co się będzie działo? Nie chcemy tego też pisać, bo trochę tego jest i myślę, że nie wszyscy chcieliby teraz poświęcać czas na to, żeby czytać, więc po prostu pokrótce Wam opowiemy. Jak wiecie, od 16 stycznia działaliśmy stacjonarnie, mimo wszystkich, że tak powiem, nacisków, żebyśmy tego nie robili. Mieliśmy codziennie kontrolę policji, natomiast no, były one mało uciążliwe, mało inwazyjne, aczkolwiek jak możecie się domyślać, jeżeli ktoś codziennie przychodzi i sprawdza, czy pracujecie legalnie, twierdząc, że pracujecie nielegalnie, no nie jest to przyjemne, tak? Mieliśmy gorsze i lepsze momenty, ja w szczególności, a wtedy zawsze Marcin stoi na straży i podtrzymuje mnie na duchu, nie pozwala, żebym się załamała. No taka jego rola. W każdym razie, no w niedzielę wydarzyła się rzecz dla nas bardzo przykra, ponieważ... Wczoraj, w niedzielę. Wydarzyła się rzecz dla nas bardzo przykra, został jakby na nas... Zostaliśmy masowo zaatakowani od samego rana, tak naprawdę wiemy, że stał patrol już od 10:00 gdzieś po drugiej stronie ulicy. Obserwowali panowie lokal, czy już jesteśmy, czy już otwieramy, bo już może wcześniej otworzymy, wcześniej wpuścimy gości do lokalu, natomiast ujawnili się o 12:30, stojąc sobie gdzieś tam, odjechali, stanęli no przed lokalem tak naprawdę, no nie na naszym terenie, bo ale tak, kto żeby był u nas, wszystko. No to wie, że tam kawałek mamy wspólnego terenu, takiego dzielimy tam ten teren ze stomatologiem, z gabinetem, z przychodnią rehabilitacyjną i poradnią. Nie, ale stali sobie już z boku w oznakowanym. No i tak zaznaczyli naprawdę swoją tak, obecność. już było widać, że tak. Dzień nie będzie tak samo wyglądał jak poprzednie. 90 dni tak no naprawdę. Tak, przed godziną 13 dwóch funkcjonariuszy oczywiście przyszli i zapytali, czy będziemy działać. My powiedzieliśmy, że tak, będziemy działać, tak jak działaliśmy. No i tyle. No, wyszli i na tym się skończyło. O godzinie 13 mieliśmy pierwsze gości. W międzyczasie dojechały patrole następne, nieoznakowane pojazdy. Tak, no, zrobiła się z tego grupka nieumundurowanych funkcjonariuszy, którzy stanęli już tam w zasadzie o godzinie otwarcia przed bramą 4-6 osób. Łącznie to było 2 czy 3 radiowozy i 3 albo 4 samochody nieoznakowane. Ustawili sobie patrol. No generalnie można byłoby przypuszczać, że u nas w lokalu odbywają się, nie wiem, nielegalny handel bronią lub narkotykami. Co najmniej tak to wyglądało. No, przynajmniej na filmach tak to wygląda. No i tyle. O godzinie 13 mieliśmy pierwszych gości. Grupa ludzi z Partii Strajk Przedsiębiorców mieli zorganizowane spotkanie u nas. No jak tylko przyjechali... Rozpoczęli swoje spotkanie, my byliśmy w trakcie pracy, był ktoś, kto odbierał na wynos, goście, którzy mieli przyjść też na tą godzinę na rezerwację, zobaczyli ogrom policji i po prostu zrezygnowali i postanowili wziąć jedzenie na wynos. No i do lokalu weszła grupa policjantów, trzech umundurowanych i czterech chyba nie umundurowanych. Nawiązała się dyskusja, mimo tego, że Partia Strajk Przedsiębiorców nie musiała się legitymować, bo tak stanowi prawo,
No, policja nalegała tutaj, wywiązała się dyskusja w związku z powyższym, ponieważ spotkanie odbywało się u nas w lokalu. Członkowie tej partii powiedzieli, że nie chcą robić nam nieprzyjemności i wylegitymowali się, pouczając przy tym policjantów o konsekwencjach. My również zostaliśmy wylegitymowani, wszyscy nasi pracownicy obsługujący, czyli wszystkie kelnerki i kelnerzy będący w tym dniu w pracy. No oczywiście zapytaliśmy jak zwykle o podstawę prawną legitymowania, wylegitymowaliśmy wszystkich funkcjonariuszy. Dowiedzieliśmy się, że jest to artykuł 116 kodeksu wykroczeń, czyli niestosowanie się do nakazów i zakazów. Poprosiliśmy o podstawę prawną, czyli faktyczny stan, dlaczego oczywiście pani policjantka powołała się na rozporządzenie Rady Ministrów. Na tym zakończyła się interwencja. Policjanci opuścili lokal. Partia też zakończyła swoje spotkanie po niedługim czasie i wyjechali. Przyszła rodzina, która mimo tego, że policja zatrzymała ich przed wejściem w zasadzie do lokalu, bo już tylko jak tylko podjechali samochodem, zostali zatrzymani przez policjanta. Wylegitymowani. Uprzedzeni o konsekwencjach. Tak, uprzedzeni, że jeżeli zjedzą tak. My to odbieramy jako już jakieś zastraszenie, presję, no bo jeżeli ktoś przyjeżdża, wjeżdża do nas na teren samochodem z dwójką małych dzieci, nie zdążyli się jeszcze wypakować, a już mają dwójkę mundurowanych, widzą co się dzieje dookoła, że stoją samochody z włączonymi kogutami, już jest coś nieprzyjemnego, do tego jeszcze podchodzi dwójka umundurowanych funkcjonariuszy, zaczynają uprzedzać ich, że jeżeli zjedzą u nas na miejscu, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, nawet nie weszli do lokalu, zostali wylegitymowani. Bardzo nieprzyjemna sytuacja, natomiast no, zdecydowali się wejść i zjeść. I zjeść. Dodam jeszcze, że mimo tego, że ci goście zostali wylegitymowani jeszcze przy swoim samochodzie, to w momencie, kiedy byli w lokalu i spożywali posiłek, policjant postanowił wejść jeszcze raz do lokalu i przypomnieć im o tym, o czym mówił im przy samochodzie. A wcześniej powiedział, że wylegitymuje ich przy samochodzie, żeby nie zakłócać im posiłku. A jednak postanowił później zakłócić im ten posiłek i przyjść i jednak przypomnieć o tym, o czym informował wcześniej, że może zostać skierowany wniosek o ukaranie z artykułu 116, czyli niestosowanie się do nakazów i zakazów. Pozostali goście w tym dniu nie zdecydowali się jeść u nas na miejscu. Zresztą odradzaliśmy. Niestety, nie chcieliśmy, żeby ktoś był legitymowany, spisywany i żeby musiał się później borykać na policji czy w sądach. Najgorsze było chyba to, że w tym wszystkim jeszcze przed naszymi drzwiami do lokalu zostali postawieni trzej funkcjonariusze, którzy po prostu pełnili tam rolę punktu informacyjnego. Przed bramą tak naprawdę. Przed drzwiami. Później przed bramą i jeszcze na parkingu. To były ruchome punkty informacyjne. Ja pytałam panów policjantów przed drzwiami stojących, chciałam wylegitymować. Pan powiedział, że nie pełni czynności żadnych wobec nas, w związku z powyższym nie musi się legitymować. No więc powiedziałam, że skoro jest u nas pod lokalem, na naszym terenie, no to albo podejmuje czynności i się legitymuje, albo proszę, żeby jednak nie stali tutaj pod lokalem. No finalnie rozmawiałam z dowódcą, ponieważ tam policjant nie wiedział, tak, czy ma opuścić ten teren, czy nie. No więc po rozmowie z dowódcą poprosiłam, żeby opuścili teren, że jest to bardzo uciążliwe, że nękają nas, nękają gości, nękają klientów, odstraszają ludzi, którzy potencjalnie mogliby wejść zamówić nawet na wynos. No, wiecie Państwo, ja też się nie dziwię, bo jak ja bym widziała grupę policjantów stojących przed lokalem czy jakimkolwiek miejscem, do którego bym miała wejść, to pewnie też bym miała wątpliwości, czy tam aby się nie dzieje coś złego, czy nie będę za chwileczkę spisana, że w ogóle tu jestem. Bardziej, że to nie, mówimy tutaj o jednym, drugim przypadku, natomiast tych przypadków było dużo więcej, ponieważ w zasadzie od momentu, kiedy otworzyliśmy lokal,
czwórka chyba funkcjonariuszy stała przed bramą naszą i niemalże każdą osobę, która przechodziła, zamierzała wejść albo przechodziła, gdzie szła w kierunku, nawet niż była informowana o tym, że u nas nie można. Że nie można i koniec, tak? I że będą wyciągane konsekwencje. Tak. Kochani, my nie wiemy, co dalej robić tak naprawdę. Zbieramy siły. Chwilę ja pogadam, Ania lubi, ale to muszę przejąć teraz. Słuchajcie, zbieramy siły. No 3 miesiące ciągłych kontroli, ciągłych wizyt. Z tego co wiemy, to postępowania w sądzie nas czekają. Z kodeksu wykroczeń. Byłam już przesłuchiwana. Mamy wszczęte postępowanie o ukaranie administracyjne. Idzie, tak. Nie, więc to wszystko gdzieś tam zostawia no, mniejszą rezerwę odporności psychicznej, fizycznej niż mamy na co dzień, tak? Stąd chwila milczenia Ani. Czasami muszę. Nie, musimy zebrać siły, musimy się skonsultować, nie chcemy eskalować tutaj takich sytuacji, dlatego też dziewczyny dzwoniły do Was z pytaniem, czy no, ostatecznie zdecydowaliśmy się, że tego dnia, mimo tego, że większość z Was powiedziała, że jednak przyjdzie, że będzie z nami, będzie nas wspierać, tak dziękujemy. Natomiast no, nie chcemy w pewnym was momencie narażać też doszło do takiej sytuacji, że dwóch funkcjonariuszy po tej sprzeczce ze strajkiem przedsiębiorców, z tym spotkaniem podjechał radiowóz, zaczęli się ubierać w lateksowe rękawiczki. Nie wiem, czy to był pokaz demonstracji, a pokaz siły. Przymierzali się do tego, żeby nas tam powyciągać z tego lokalu, czy nie. Być może chodziło o jakieś badania. No nie wiem, po co się zakłada rękawiczki lateksowe w przypadku funkcjonariusza. No, generalnie nie wyglądało to wszystko za sympatycznie. Nie wiedzieliśmy, jak sytuacja się rozwinie, dlatego tego dnia postanowiliśmy przejść na dowozy i odbiory. Musicie nam wybaczyć. Tak. Znaczy, my nie składamy broni, nie poddajemy się, my się nie wycofujemy. My potrzebujemy parę dni, musimy zastanowić się nad tym, jak działać. Chcemy się skonsultować z prawnikami, chcemy się skonsultować z grupami wsparcia. Wiele osób nas wspierało, jak wiecie. Cały czas jesteśmy wspierani przez organizacje tutaj, grupy ludzi, którzy walczą o przedsiębiorców. O przedsiębiorców, o podstawowe zasady. O prawa człowieka, zresztą my. Państwa prawa. Zresztą tak samo, jakby słuchajcie, jakby wiecie o tym, co się dzieje, wiecie też, że nie lekceważymy. No, ci, co przychodzą do nas do lokalu, widzą, że są wszędzie płyny do dezynfekcji, że staramy się naprawdę zachowywać jakiś zdrowy rozsądek w tym wszystkim, tak? Nie, jakby. To nie jest tak, że my chcemy tutaj, nie wiem, udawać, że wszystko jest fantastycznie. No nie jest, natomiast no, chcemy po prostu przetrwać. Tak? Myślę, że nie tylko my. My słuchajcie, w ostatnich 2 miesiącach zatrudniliśmy 8 osób. My nie chcemy tych ludzi wysyłać do domu i nie chcemy powiedzieć im, że nie mamy dla nich pracy. Ja sobie nie wyobrażam. My jesteśmy tak zżytą ekipą w tym momencie. To jest nasza gastrorutina. Ja sobie nie wyobrażam którejkolwiek z tych osób powiedzieć, że ma iść do domu. Ja bym nie umiała wybrać. To są fantastyczni ludzie. Zresztą przychodzicie do nas, znacie ich, widzicie, jak się starają, jak fajnie stali się częścią oliwiarni i po prostu sobie tego nie wyobrażam. Nie ma nawet takiej możliwości. No, o ile tak, niespełna 3 miesiące temu podjęliśmy walkę o oliwiarnię, o to, żeby ona przetrwała, bo inaczej już by jej dzisiaj nie było. Tak dzisiaj walczymy nie tylko już o nas i o oliwiarnię, walczymy o ludzi, którzy współtworzą z nami to miejsce. I no mamy jeszcze więcej motywacji. No wtedy nie walczyliśmy, bo nawet nie było nam dane skompletować jakiejś skromnej załogi, tak? Bo wiecie, że po 4 dniach od momentu otwarcia, kiedy wpuściliśmy Was na salę, to był wtorek, chyba środa, wtorek, tak? Od wtorku zaczęliśmy.
W piątek już był komunikat, że zamykamy, także tak. Ani was nie zdążyliśmy poznać, ani nikogo, kto z nami będzie współpracował po prostu i was gościł. Natomiast no, sytuacja się zmieniła, te 3 miesiące były dość intensywne, dzięki wam, dziękujemy. No i udało nam się tak właśnie dobrać tych ludzi i fajnie, bo oni są, słuchajcie, naprawdę częścią nas i teraz jakby ta motywacja walki jest o tyle większa, że to już nie chodzi teraz tylko o nas, bo to nie tylko o naszą pracę chodzi i o nasze utrzymanie, ale też o nich. To są ludzie, którzy żyją z gastronomii. Oni przez ostatni rok naprawdę łapali się każdej możliwej dorywczej pracy, żeby przetrwać. A nie było łatwo, bo z gastronomii niektórzy przenieśli się chociażby do centrów handlowych, które też zostały zamknięte, więc to nie jest tak, że oni mogliby robić wszystko inne i super, no próbowali, ale oni żyją z gastronomii, to są ludzie, którzy to lubią, którzy to potrafią robić. Oczywiście potrafią robić wiele innych rzeczy, ale dzisiaj jest troszeczkę gorzej z tą pracą i no nie każdy, niektórzy z nich się uczą i nie każdy może iść do pracy na przykład na 2-3 zmiany do fabryki, tak? No, bo mają zajęcia, bo mają studia. Praca tutaj zmianowa, gdzie możemy sobie układać grafik do woli, po prostu pozwala im też na studia, na realizowanie innych zadań. No i tyle, więc chcemy o nich też powalczyć i dalej walczyć o oliwiarnię i na pewno będziemy to robić. Podjęliśmy decyzję, że jutro, czyli wtorek, będziemy, zachęcamy was, zapraszamy. Otwieramy, was. Nie zamykamy się. Generalnie nie zamykamy, nie zamykamy się. To nie jest tak, że nie pracujemy, że od jutra zobaczycie kartkę i nie, telefonu pracujemy, nie pracujemy, jesteśmy. Pamiętajcie, że telefonu nie odbieramy w poniedziałki, bo mamy weekend. Tak. My mamy weekend w poniedziałek. Tak. Szczególnie jak jeździmy teraz załatwiać miliony. No tak, no to jest weekend. Teoretycznie. Taki weekend. Dobra, słuchajcie, my jutro zachęcamy was, zapraszamy was do odbiorów i do składania zamówień z dowozem. My będziemy w tym czasie bardzo mocno, intensywnie, już dzisiaj podjęliśmy bardzo dużo czynności, będziemy bardzo intensywnie pracować nad tym, żeby opracować plan działania, żeby zebrać siły, żeby zebrać informacje, żeby skonsultować się z prawnikami, i żeby do was wrócić i żeby znowu zaprosić was do stołu. My będziemy o to walczyć, tylko dajcie nam chwilę. Przez ten czas będziemy i tak was karmić, tylko z kanwenos i z dowodem. I zrobimy wszystko, żeby to było tak samo smaczne i żeby było ciepłe. Jeżeli będziemy wam dowozić, to będziemy się zawsze starali, żeby to było ciepłe. Powiem wam też tyle, że jakby potrzebujemy też chwilę, ponieważ w związku z tym, co się podziało, zamierzamy skierować sprawę na drogę sądową, zamierzamy dochodzić swoich praw, zamierzamy wystąpić się zarówno bronić, tak? Do prokuratury, no jak i do biura spraw wewnętrznych o wszystko to, co się podziało. A jutro, jak tylko zmontujemy materiał, filmy i zdjęcia, zbierzemy to wszystko, słuchajcie, bo to było bardzo dużo telefonów i bardzo dużo tych nagrań mamy. Nie chcemy po prostu wrzucać dwa razy tego samego, nie chcemy wrzucać krótkich, kilkusekundowych czy minutowych filmików, po prostu zbierzemy to wszystko razem, zrobimy z tego materiał tak, żebyście mieli pełny obraz tego, co się działo. I udostępnimy to. Dajcie nam chwilę, bo to chwilę trwa. Ja tego nie potrafię robić, słuchajcie, tak powiem wam szczerze, więc po prostu... Weźmiecie wolny dzień, usiądziecie, będziecie oglądać filmiki z oliwiarni. Poprosiliśmy też tutaj innych, żeby nam pomogli w tym zakresie. My się, słuchajcie, nie poddajemy. To, że są czasami łzy moje najczęściej, zazwyczaj tylko moje, no to tak po prostu jest, to są emocje. I tak widzicie, oglądacie teraz jedną z najsilniejszych. Ale nie poddamy się, nie składamy broni. Wiemy, że mamy za sobą naprawdę bardzo dużo osób. Wiemy, że jesteśmy wspierani przez całą akcję Otwieramy, jesteśmy wspierani przez wiele organizacji. I wiemy, że wspieracie nas wy. I to jest dla nas, słuchajcie, bezcenne. Dziękujemy wam za wszystkie komentarze, za wszystkie wiadomości, które do nas piszecie. Ja nadal przepraszam, że nie zawsze, nie na wszystko odpiszę, ale
po prostu sami odpowiadamy na te wiadomości, nie mamy osoby, która by tam odpowiadała, więc to my robimy i czasami po prostu nie mamy na to zwyczajnie czasu, ale będziemy się starali i tak już myślę, że idzie nam lepiej, nie? Już chyba więcej wiadomości odpisujemy. Tak, ale słuchajcie, no my jakby od zakupów, to w zasadzie jesteśmy bardzo rano na nogach, sprawy urzędowe robi Ania głównie, tak, zajmuje się dokumentami. Trochę się tam podzieliliśmy rolami, natomiast no, angażujemy się cały czas. To nie jest tak, że my sobie tam gdzieś podjedziemy, otworzymy. No nie, no i do tego jeszcze wszystkiego dochodzi walka, słuchajcie, z tym wszystkim, tak, co się dzieje, tak? Tam więc... cały dzień spędzamy, a oprócz tego mamy dziesiątki rzeczy do załatwienia. Walka z takimi wydarzeniami, angażowanie się w inne uderzenia, wydarzenia. Jeszcze mamy dzieci. Jeszcze mamy, tak. Także, o, a to jest nasz cibosa. Ze schroniska, wiecie, fajnie jest. Taki jest przytulas. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj, nie będziemy was już męczyć, jest dosyć późno. My też jesteśmy zmęczeni, a jeszcze chcemy przejrzeć te materiały, które udało nam się nagrać i zebrać. Będziemy was informować na bieżąco, co się będzie działo dalej, ale mam nadzieję, że na dniach spotkamy się przy stole u nas i tyle, do zobaczenia. Nie zamykamy się, nie składamy broni, nie, walczymy. Nie. Walczymy, mamy o co, mamy o kogo, także będziemy dalej walczyć. Dziękujemy wam, że jesteście z nami, trzymajcie za nas dalej kciuki, bądźcie z nami i do zobaczenia niedługo. I smacznego. I smacznego.